Cześć i czołem, witamy Was w naszym tradycyjnym już przeglądzie nowości, bo jak być może słyszeliście, wielkimi krokami zbliża się wiosenny festiwal mangowy, który odbędzie się w dniach od 6 do 8 maja i podczas tego wydarzenia premierę będzie miało aż 8 naszych nowości. I jak zwykle przygotowaliśmy bardzo dużo fantastycznych bonusów. Po pierwsze, do każdej z tych mang przygotowaliśmy indywidualny dodatek dla prenumeratorów. Postaramy się pokazać większość tych dodatków podczas prezentacji tomików, ale jak zwykle przygotowaliśmy również na festiwal 8 wspaniałych, dużych kart kolekcjonerskich. Tutaj jest taka karta z serii Kaiju, która brała udział w poprzednim festiwalu. Większość takich kart na przodzie posiada reprint podpisu autora, a z tyłu hologram i numer seryjny. Żeby zdobyć takie piękne karty, wystarczy, że kupicie pierwszy tom minimum 3 festiwalowych nowości. I wtedy oczywiście otrzymacie do każdej z tych serii kartę z tej danej właśnie mangi. W sumie można więc zdobyć aż 8 fantastycznych kart festiwalowych, tylko trzeba pamiętać, żeby zdążyć z zakupem prenumeraty do 22 kwietnia. Ale możecie odblokować jeszcze dodatkową kartę numer 9, na której znajduje się ta nasza oto piękna kwieciarka. A jak zdobyć tę dodatkową kartę? Wystarczy, że zakupicie w prenumeracie minimum 4 nowości i wtedy otrzymacie ją dodatkowo gratis. Ale to oczywiście nie wszystko, bo na festiwal szykujemy dla Was całe mnóstwo gier, zabaw, atrakcji, konkursów. Także koniecznie bądźcie z nami podczas festiwalu. Zaglądajcie na nasze profile w mediach społecznościowych, odwiedzajcie sklepy stacjonarne sieci Jatna, bo na pewno będzie się działo. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o festiwalu, pod filmem znajdziecie link w opisie i na stronie dowiecie się wszystkiego. Warto na koniec powiedzieć, że festiwal mangowy to taka wyjątkowa okazja, żeby trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, jeśli chodzi o właśnie ulubione strefy gatunkowe i tak dalej, ponieważ wiele nowości, które tutaj polecamy, to jeszcze to są takie serie albo których jeszcze może nie znacie, albo które już zapomnieliście, więc postaramy się dzisiaj w tych takich naszych luźnych pogadankach z przymrużeniem oka opowiedzieć Wam troszeczkę o tych właśnie nowościach i mimo, że to takie jednak mimo wszystko subiektywne recenzje, to mamy nadzieję, że będziecie w stanie stwierdzić, czy dana manga jest dla Was, czy może jednak niekoniecznie. Ale już bez zbędnego przedłużania, zapraszamy! Zaczynamy od bardzo ciekawej mangi fantasy, która ostatnimi czasy swoją drogą coraz bardziej zyskuje na popularności, a to za sprawą serialu anime, który się zbliża. Mowa oczywiście o Ragna Crimson. Tytułowy Ragna jako dziecko stracił rodziców za sprawą smoków, które w tym świecie są naprawdę prawdziwym postrachem ludzkości. Aby się zemścić na smokach i żeby przestać być takim bezsilnym wobec ich potęgi, Ragna postanowił przyłączyć się do sławnej wojowniczki Leoniki. Razem zaczęli polować na smoki, ale oczywiście Ragna wciąż wyraźnie był słabszy od swojej towarzyszki. Towarzyszki, która tak notabene oprócz bycia tym przekoksem jest też w sumie małą dziewczynką, bo ma zaledwie 12 lat, no to można sobie wyobrazić, jaką dziwną tworzą parę. No i słuchajcie, pewnego dnia na drodze tego naszego Ragny staje jakiś taki tajemniczy facet, nie wiemy kto on jest, i pokazuje Ragnie wizję przyszłości, w której Leonika ginie rozerwana po prostu na strzępy przez jednego ze smoków, tak? No i ten wizjoner, tak, wyjawia naszemu przerażonemu Ragnie, że tak naprawdę jest nim samym, tylko z przyszłości. No i ten drugi, stary Ragna mówi, że w przyszłości właśnie Leonika i absolutnie wszyscy, na których Ragnie zależało, zginęli. No, on sam ocalał i zdobył tam wielką siłę. I Ragna z przeszłości oferuje naszemu młodemu Ragnie, że przekaże mu całą swoją wiedzę i potęgę, żeby młody Ragna mógł odmienić losy swoje i losy świata, no i zmienić czas, mając to wszystko, tak? No i problem tylko w tym, że być może za ten dar przyjdzie Ragnie zapłacić naprawdę wysoką cenę, a jednak Ragna, nasz Ragna, nie waha się ani chwili i przyjmuje ten dar, tak? No i nagle cała linia czasu zaczyna się zmieniać pod wpływem jego działań. Pytanie tylko, czy zmieni się na lepsze. No biorąc pod uwagę, że tam w tej starej linii fabularnej wiemy, że wszyscy po kolei padali jak muchy, podejrzewam, że dla niego zmieni się na lepsze.
Ale pytanie, czy dla czytelnika też to będzie dobre rozwiązanie. Ponieważ z jednej strony mamy tutaj taki schemat bardzo podobny do tych wszystkich od zera do bohatera, tak? To zapowiada się z początku jako taki kolejny, nie wiem, kolejna próba zostania Hokage, królem szamanów, królem piratów i tak dalej. No ale jednak mamy tutaj troszeczkę, wiadomo, ten nietypowy twist, no bo niby Ragna przypomina tych bohaterów, bo też jest taką biedną sierotką, która najpierw rodzice giną, potem on trafia do tam jakiejś dalszej rodziny i oni też giną, potem zostaje sprzedane do jakiegoś tam gościa. I nie zgadniecie, on też ginie. Tak, cała opęcie z dymem. No i jest sobie ten biedny, osierocony wiecznie Ragna, chłopiec, który przeżył, za którym po prostu śmierć łazi, nie wiem, jak za ojcem Mateuszem. Wiadomo, no wszystko byłoby tak jak w każdej innej historii, ale autor postanowił, że całą tą drogę rozwoju postaci po prostu przeskoczy. Tak, no na pewno podobny motyw takiego bohatera, który jest silny od samego początku, no mamy już na przykład w One Punch Manie, czy w Overlordzie, no ale tutaj autor jakby idzie o krok dalej w tych jakby swoich rozważaniach. No bo wraz z całą tą potęgą bohater zdobywa też wiedzę swojego przyszłego ja, tak? No to trochę tak, jakby do tej supermocy w pakiecie ktoś dołożył nam instrukcję obsługi i dajmy na to wyniki totolotka na kolejne x10 lat, prawda? Wyobrażacie sobie taki prezent i co można by zrobić, jak to wasze życie mogłoby zmienić? Ja sobie nie wyobrażam, bo zawsze na święta dostaję co najwyżej skarpetki, nie wiem. Natomiast Ragna, cóż, postanawia moment, w którym on decyduje się przyjąć tą siłę. To jest, wiadomo, ten taki zwrotny moment. Decyduje się później, mając tą siłę i tą wiedzę, o której mówisz, podjąć te walki, które miałby toczyć, wiadomo, już dużo później, dużo wcześniej. Dzięki czemu też może ocalić więcej ludzi, może zmienić to przeznaczenie, tak? I tak samo będzie chciał, wiadomo, uderzyć do swoich silnych sojuszników już te kilkanaście lat wcześniej, niż normalnie by to zrobił. I właśnie tutaj możemy wspomnieć o tym drugim z tytułowych bohaterów, czyli o Crimsonie. Normalnie jego ścieżka i ścieżka Ragna pewnie przecięłyby się znacznie, znacznie później, no ale dzięki tej całej zdobytej wiedzy Ragna może podbić teraz do niego już teraz, tak? I powiedzieć, hej, w przyszłości jesteśmy kumplami, chodź ze mną w świat, będziemy zabijać smoki, nie? No i generalnie słyszycie, jak to brzmi, więc rozumiecie, że pewnie, że ten nowy przyszły kumpel wcale też nie rwie się, żeby wyruszyć z Ragną na przygodę, wziąć się za rączkę, pobiec w zachodzące słońce po prostu z jakimś nieznajomym, który mówi mu, że poznają się w przyszłości. No i warto też wspomnieć, że to jest ten moment, w którym bardzo to pokazuje, że ta manga też nie jest taka śmiertelnie poważna i nie wszystko bierze tak zupełnie na serio, bo Ragna urabia Crimsona troszeczkę tak jak taka zdesperowana panna na wydaniu tam, chodź, będę ci prać, gotować, ale walcz ze mną. No i można sobie wyobrazić, że też Crimson ma takie dość uzasadnione opory. No i myślę, że nie zdradzimy za dużo, mówiąc, że Crimson przede wszystkim jest też smokiem. Tak, ale może już więcej nie spoilerujemy. Możemy tylko zdradzić, że no, na pewno ten niecodzienny duet czekać będzie jeszcze wiele przygód i jeszcze więcej smoczych tyłków do skopania. No tak. No i z drugiej strony mamy tutaj dość oryginalne podejście do całej tej zabawy z zabijaniem smoków. A z drugiej, no, będziemy śledzić dość klasyczne takie ubijanie coraz silniejszych przeciwników. No i warto sobie zadać takie pytanie, czym się ten Ragna Crimson różnić będzie od innych bitewniaków. No na pewno ogromną zaletą tej mangi są właśnie postacie, a konkretnie właśnie Crimson. Crimson to jest moja ulubiona postać z tej serii. Zarówno graficznie projekt jest naprawdę fajny, jego pokręcony charakterek też jest źródłem nie tylko humoru, ale też właśnie takiego niewyczerpanej przyjemności, jaką daje śledzenie tej historii.
No i co tu jeszcze możemy powiedzieć? Może to, no skoro już mówiłaś też, że graficznie ci się podoba ta postać, no to może właśnie skupmy się na oprawie wizualnej. Kreska jest naprawdę bardzo dynamiczna, tak? Starcia wyglądają super epicko. Projekty właśnie i postaci, i ludzi, i potworów, tak? Prezentują się bardzo ciekawie. Mam wrażenie, że właśnie przypadam do gustu absolutnie wszystkim wielbicielom shonenów, tak? No, łatwo się domyślić, tak? Ragna to jest rasowy shonen. Jasne, wiele klisz zostaje tutaj sprytnie ogranych przez motyw podróży w czasie, ale też autor nie udaje, że ma tutaj jakieś większe ambicje niż po prostu dostarczyć czytelnikom rozrywki. No i trzeba powiedzieć, że bardzo mu się to udaje. Tak, właśnie. No, fani gatunku powinni poczuć się jak w domu. No a na koniec warto zaznaczyć, że nie pakujecie się w tasiemce, tak? W Japonii ukazało się dotąd 10 tomów, a wiemy, że seria wkroczyła właśnie w ostatni arc. Polecamy więc, jeśli macie ochotę na taki krótszy shonen fantasy z niestandardowym twistem, a biorąc pod uwagę, że na przyszły rok zapowiedziano anime, jak już wcześniej właśnie wspominaliśmy, no macie szansę zostać fanami tej mangi, zanim to było modne. A teraz całkowicie zmieniamy klimaty, porzucamy smoki i przenosimy się do XVI-wiecznej Japonii. Manga, o której mowa, oparta jest na grze o tomę, której akcja rozgrywa się w okresie Sengoku. A mówimy oczywiście o kronikach przystojnych samurajów. Główną bohaterką historii jest Mai, młoda kobieta, której w końcu udało się zdobyć wymarzoną pracę. Chcąc uczcić właśnie ten sukces, bohaterka wybiera się na wycieczkę do Kioto. Kiedy ogląda pozostałości świątyni Honnoji, nagle niespodziewanie w tablicę pamiątkową trafia piorun i dziewczyna przenosi się do jakiegoś dziwnego właśnie płonącego budynku i w kłębach dymu dostrzega obcego mężczyznę, za którego plecami czai się jakiś tam skrytobójca. Mai niewiele się namyślając, rzuca się z pomocą nieznajomemu i pomaga mu wydostać się na zewnątrz. W sensie pomaga temu mężczyźnie, a nie skrytobójcy, tak. Tak musimy to uściślić. No i okazuje się, że właśnie ten typ, którego uratowała, to w rzeczywistości, uwaga, legendarny zjednoczyciel Japonii, Nobunaga Oda. Co więcej, jak wiemy lub nie wiemy z historii, Nobunaga miał tamtego dnia zginąć, no co oznacza mniej więcej tyle, że bohaterka po prostu zainspirowała się Ragna Crimson i zmieniła bieg wydarzeń. No a jak w związku z tym potoczą się losy jej kraju? Oto jest pytanie. Myślę, to nie jest to pytanie, które się zadaje w trakcie czytania tej mangi, bo jakie losy kraju? Spójrzmy prawdzie w oczy, tak? Nikt nie sięgnie po tę mangę, by uczyć się z niej historii Japonii. Znaczy, taką mamy wielką nadzieję, że nikt tego nie zrobi. I apelujemy, żeby nie traktować tej mangi jako podręcznika. No bo no jak przystało na mangę opartą na symulatorze randkowym, tak? Te wszystkie występujące tu postacie historyczne, swoją drogą, tak? Przedstawione zostały właśnie jako super przystojniacy. Stąd zresztą ten mało subtelny tytuł. Znaczy no, mało subtelny, ale powiem tak, jeżeli komuś przeszkadza, wiemy, że wiele osób miało z tym problem, to słowo przystojniacy w tytule, no to warto uściślić, że to nie jest tak jakiś taki nasz dodatek ekstra, tylko on znajdował się również w oryginale. Co więcej, tytuł dosłownie przetłumaczony, momencik, bo tutaj miałam gdzieś zapisane, to uwaga, Wojna przystojniaków ery Sengoku, czyż nie chciałabyś zostać kobietą władcy świata? Więc no, to brzmi jeszcze głupiej. No naprawdę. No i cóż, no ta manga nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest, tak? Ci nasi panowie mają przede wszystkim cieszyć oko, a sama historia Japonii jest raczej takim tylko pretekstem, by pokazać te kolejne miłosne perypetie głównej bohaterki. Nie znaczy to jednak, że te właśnie miłostki rozgrywają się w takiej totalnej, odklejonej od rzeczywistości próżni, ponieważ nasza tłumaczka zrobiła naprawdę co tylko było w jej mocy, żeby przybliżyć czytelnikowi te realia pseudohistoryczne, ale jednak wzorujące się na historii. Więc nie musicie się bać, że się też w tym pogubicie, bo Ania wszędzie pięknie dołączyła odpowiedni przypis i naprawdę nie ma problemu, żeby się połapać w tym, co się dzieje. Tak, włożyła to naprawdę mnóstwo serca, bo jak się szczęśliwie okazało, naprawdę bardzo kocha okres Sengoku, tak? I lubi się w tym temat gdzieś tam zgłębiać. No i co, tę nazwę, tak już, może tutaj powiedzmy sobie odrobinę o historii, tak?
tę nazwę tłumaczymy jako okres krajów w wojnie. No jest to czas takich właśnie wojen domowych, takich krwawych starć, walki o władzę i wpływy między potężnymi władcami ziemskimi. No w tym czasie było jakieś tam wiele potyczek samurajów, tak, którzy nieustannie zmieniali strony. No i ogólnie taki po prostu chaos jeden wielki. No i ten okres zakończył się zjednoczeniem Japonii przez tak zwanych trzech zjednoczycieli, którzy oczywiście... No, którzy oczywiście są tutaj zabójczo przystojni, tak? Nie sprawdzajcie ich wizerunków na drzeworytach, tak? Manga no, wykorzystuje te motywy historyczne, ale też nie na poważnie, bardziej się nimi bawi. Sama fabuła też rozgrzesza autorów od wszelkich dziwnych pomysłów, no bo zaczynam od tego, że to wszystko przez naszą główną bohaterkę, ona zmienia bieg historii, więc tak naprawdę wszystko się może zdarzyć i to będzie spójne, powiedzmy, z zamysłem, tak? No i dodatkowo warto powiedzieć, że właśnie te zderzenie takie współczesnej dziewczyny z tą konwencją, kulturą, językiem i obyczajami sprzed tych setek lat, no rodzi wiele humorystycznych scen. Oczywiście jest i druga strona medalu, ponieważ no właśnie niektórzy mogą te paradoksy historycznej niezgodności uznać za taką potwarz wręcz, jeżeli za bardzo są przywiązani do historii. Więc to, co od razu zaznaczamy, tę mangę trzeba czytać naprawdę na luzie. No właśnie, no powiedzmy sobie szczerze, tak, to taki podręcznikowy przykład typowego guilty pleasure. I serio, no autorzy nie próbują tą mangą zbawiać świata czy inspirować kolejne pokolenia historyków, bo no nie o to tutaj chodzi, tak? Nie. No to po prostu taki odwrócony harem, tak? Tak jak na przykład w Jonie czy w jego Wilczym Sekrecie. I te serie też mają spore grona odbiorców, tak? I może to właśnie oni najbardziej docenią tę historię. No, to się czyta tak naprawdę z tego samego powodu, dla którego ogląda się seriale stacji CW, tak? Typu właśnie Riverdale, tak? Gdzie po prostu mamy pięknych ludzi i oni się tam krzątają po ekranie tylko po to, żeby znajdywać sobie kolejne błahe powody, żeby pozbyć się koszulki. To po prostu taki czysty fanserwis, no nie ma w tym nic złego, po prostu takie tytuły też są na rynku potrzebne. No dobra, ale to też zaznaczmy, że w tych samurajach to też nie jest tak, że ta fabuła jest tak zupełnie oderwana i że sprowadza się tylko do świecenia klatami, tak? Bo główna bohaterka, no oczywiście, no ma swój jasny cel, że chce powrócić do swoich czasów, no i oczywiście przystojniacy dookoła wcale jej tego ułatwiać nie będą, ponieważ nieustannie będą ją próbować albo uwieść, albo zabić. W tle tych miłosnych uniesień też, no, mimo wszystko będą się, no, przewijać jakieś takie właśnie zakulisowe polityczne zagrywki, no bo manga zaczyna się w końcu udaremnieniem spisku, znaczy się, szykują się nowe intrygi. Tak, no dobra, ale trochę sobie zostawmy może już tę fabułę i warto może powiedzieć tutaj o kolejnym sporym atucie, tak, jakim jest kreska w tej mandze. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna, tak? Jest prześliczna. Ja nigdy nie zapomnę, jak na Japan Expo była właśnie premiera tej gry i była promowana takim gigantycznym banerem z tymi wszystkimi ślicznymi chłopcami i takim wielkim napisem "So many hot guys, so little time". I to tak po prostu przykuło naszą uwagę, że to było, pamiętam, pierwsze nasze właśnie zderzenie z tym uniwersum i później jak dowiedzieliśmy się, że właśnie Akitesho ten szykuje mangę, to już wiedzieliśmy, że no... Może to jest to, tak? No, wielokrotnie też podkreślaliśmy, że trzeba mieć dystans do tej mangi, ale to działa w obie strony, ponieważ ta manga jest bardzo samoświadoma, niejednokrotnie sama z siebie żartuje, co też bardzo pomaga rozładować właśnie te takie bardziej podniosłe sceny. No i też zabawnie wygląda faktycznie to, że no mamy tą XVI-wieczną Japonię i jakoś tak z dziwnym trafem jakoś ci żołnierze pozostali. Czy tam lud pracujący potrafi wyglądać na swoją epokę, mieć, nie wiem, jakieś czarne, proste włosy, kimono i tak dalej. A z drugiej strony mamy tych naszych przystojniaków, tak, którzy są totalnie wystylizowani, mają fryzurki takie bardzo współcześnie wystylizowane w różnych kolorach i barwach, są po prostu jak zebry w stajni, naprawdę. Można powiedzieć śmiało, że ta manga wie dokładnie, co chce przekazać i bawi się tą konwencją. Tak, no dobra, no to komu polecamy? Ustaliliśmy już, że no manga niby historyczna. Ale nie. Ale nie.
No i no, można to właśnie traktować jako taką zabawną wariację na temat tego ciekawego okresu historycznego i osoby, które są z tym tematem zaznajomione, mogą wyłapywać jeszcze więcej smaczków, tak, dobrze się bawić, może nawet lepiej niż bez tej wiedzy, no ale pod warunkiem oczywiście, że podejdą do tego kompletnie na luźno, tak? Tak, i myślę, że jeszcze dodatkowo sami fani gry albo sami fani gatunku właśnie gier otome mogą tutaj też znaleźć coś dla siebie. Dostawaliśmy też wiele pytań, czy tam w mandze pojawiają się jakieś takie bardziej pikantne sceny, ponieważ wiadomo, że otomy mają takie różne czasami... No nie, tutaj jest taka typowa szojka i raczej więcej jest przewracania się na siebie, czy jakichś takich dramatycznych przysunięć, czy wbijania się nawzajem w ścianę, niż jakichś faktycznych, pikantnych szczegółów. Więc myślę, że spokojnie to można czytać jako taką spokojną, normalną, zwykłą, standardową szojkę. Jeżeli miałabym porównać to do jakiegoś tytułu, który już istnieje na polskim rynku, to chyba najbliżej mu do Alicji w Krainie Koniczyny. Dobra, po prostu jeśli jesteście ciekawi, co ma do zaoferowania na manga, co znajdziecie w środku, no przekonajcie się sami, tak? To tylko 4 tomy, nikt was nie osądza, wszyscy lubimy sobie popatrzeć na pięknych ludzi. Bardzo przyjemna lektura, polecamy naprawdę. A teraz, żeby zachować równowagę we wszechświecie, tytuł, w którym pięknych ludzi i w ogóle piękna jest jak na lekarstwo, przeskakujemy od takiej właśnie szojki romantiko do fruwających girlandów flaków i dystopicznego świata mangi Dorohedoro. Wiemy, że to jest jedna z tych mang, na które wielu z Was czekało naprawdę długo. Przypominam, że premiera w Japonii miała miejsce w 2000 roku. No i można wręcz powiedzieć, że od tamtego czasu w Polsce i w ogóle na świecie tak zdążyło wyrosnąć kolejne nowe pokolenie. Ale dobra, może na początek trochę sobie opowiedzmy o fabule. Warto powiedzieć, że świat w tej mandze jest wyraźnie podzielony na wymiar czarowników i wymiar ludzi. I ludzie żyją w mieście, którego no, piękno idealnie oddaje sama nazwa tego miejsca, a mianowicie dziura. Dziura to brud, smród, nędza, rozpacz, krótko mówiąc, takie gigantyczne slumsy. A z drugiej strony mamy świat czarowników i mieszkańcy tej rzeczywistości tak żyją w takim dosyć specyficznym reżimie. Mają jakieś tam swoje własne dziwne zasady, rytuały i to wszystko jest takie totalnie odklejone, tak? I regularnie odwiedzają dziurę, żeby szkolić swoje magiczne umiejętności. No i te treningi ich to najprościej rzecz ujmując takie po prostu eksperymentowanie magiczne na tych biednych ludziach, którzy żyją w tej dziurze. Okrutne i makabryczne właśnie w skutkach, bo ofiary, chociaż czasami przeżywają przynajmniej na jakiś czas te ataki, to kończą częściowo przemienienie właśnie w jakieś zwierzę, w jakąś roślinę lub bliżej nieokreślone coś, bo im mniej wprawny mag, tym bardziej pokraczny efekt. I są to procesy, które można jednak odwrócić. Czary te mogą zostać zdjęte przez czarownika, który je rzucił, albo gdy osoba, która je rzuciła, po prostu umiera. No i tutaj właśnie wkracza nasz główny bohater, Kaiman. Poznajemy go jakiś czas po tym, jak sam oberwał jakimś takim właśnie zaklęciem, klątwą, tak? Na skutek której jego twarz, jego głowa zmieniła się w jaszczurzy łeb. No i dodatkowo tak też stracił swoje wspomnienia sprzed tego ataku. No i jednak zamiast zaakceptować to, co się z nim stało, Kaiman razem ze swoją towarzyszką Nikaido no, postanawiają po prostu urządzić sobie taką prywatną wendetę na tych czarownikach i dokopać im za to, co mu się stało. To znaczy dokopać dokopaniem przede wszystkim zależy im na tym, żeby zdjąć czar z Kaimana, tak? No ale nie można powiedzieć, żeby też specjalnie pieścili się ze swoją misją, no bo kiedy już udaje im się spotkać jakichś czarowników, no to bez ceregieli ubijają ich na miejscu. Z jakichś powodów Kaiman wykazuje odporność na magię, co z jednej strony bardzo ułatwia im zadanie, a z drugiej strony przykuwa do nich uwagę osób z tego drugiego świata i potencjalnie przyciąga ogromne kłopoty. Tak, no bo wiadomo, ta ich samowolka no, szybko zostaje jednak zauważona przez szefa wszystkich szefów, tak, w tym świecie czarowników, a zarazem no, jednego z najlepiej wykreowanych z Wally ever, mam wrażenie, czyli pana Ena. Tak, w ogóle w Dorohedoro mamy od groma ciekawie zarysowanych postaci.
I to po obu stronach konfliktu, ponieważ nie tylko chodzi o to, że właśnie te postacie są po pierwsze bardzo złożone, ale tak jakby autor wchodzi zawsze troszeczkę głębiej. Te postacie mają wyraźnie zarysowane cele, kierują się bardzo konkretnymi powodami, oczywiście opartymi na bardzo różnych systemach wartości. To też trzeba, warto byłoby to dodać. Tak, właśnie no mam wrażenie, że od początku gdzieś tam można podskórnie wyczuć, że autorka chce za pomocą tej serii no, powiedzieć coś więcej, tak, niż tylko pokazać jakieś tam dwie naparzające się drużyny. No i kontrast właśnie, mam wrażenie, że między tymi światami, tak, kontrast biedna dziura, odklejony świat czarowników, tak, że to pokazuje nam jakiś taki wątek społeczny, tak? Mamy tutaj właśnie dwie te klasy walczące. Jest ta bieda i uprzywilejowana elita, która tych słabszych traktuje jako robaki i nie ma żadnych absolutnie hamulców moralnych, żeby ich kosztem realizować jakieś swoje ambicje. Tak, no ewidentnie nie jest to takie bardzo jednowymiarowe i nawet nie dwuwymiarowe. Tak, to jest zdecydowanie bardzo ciekawa lektura, a przy tym bardzo też mroczna. Ale jednocześnie, mimo wszystko, mimo że to jest taki mroczny, dystopiczny świat, to nie przytłacza tą depresją i beznadzieją, bo pełno tutaj też takiego czarnego humoru. I ten humor zawsze trafia w punkt i rozładowuje właśnie część tych takich cięższych momentów. No trudno czasami zachować powagę, gdy główny bohater no, wygląda jak taki niedożywiony reptylianin z apetytem na pierożki, ponieważ jest wielkim fanem gyozy. A główny złol no to też taki z jednej strony straszny, z drugiej strony zmienia swoich przeciwników w grzybki. No. Tak, no ostatnio seria przeżywała swoją drugą młodość za sprawą anime. No i właśnie w takiej formie wielu z Was mogło poznać Dorohedoro. Anime wiele rzeczy robi naprawdę dobrze. Już sam opening jest jak jakiś taki narkotyczny trip po halucynogennych grzybkach. Co naprawdę fajnie oddaje klimacik serii, ale nawet anime nie było w stanie wiernie odwzorować tej takiej brudnej, rwanej, szkicowej, zinowej krechy, którą znajdziecie w mandze. No nie mówiąc już o tym, że anime nie pokrywa całej fabuły. Tak, no jeśli chodzi o ten styl, to faktycznie ciężko pomylić go z kreską innych autorów, ponieważ jest naprawdę bardzo oryginalne. Czasem ta kreska może wydawać się właśnie taka bardziej nawet, no nie wiem, niechlujna, ale gdy bardziej się człowiek właśnie już przyjrzy i oswoi z tym światem, zobaczy jak bardzo jest też szczegółowa i dlatego warto jest nie spieszyć się zbytnio właśnie z lekturą, żeby wyłapać te właśnie niuanse i smaczki z drugiego, z trzeciego planu, ponieważ one bywają też czasem bardzo istotne dla fabuły. I to też ma swoje przełożenie w konstrukcji fabularnej, ponieważ te zagadki i tajemnice, które pojawiają się już w sumie od samego początku, później są sukcesywnie rozwijane na przestrzeni kolejnych tomów. Autorka bardzo tak wprawnie dawkuje nam kolejne informacje i podrzuca te odpowiedzi, ale nie wszystkie naraz. I to właśnie zainteresowanie czytelnika dzięki temu jest naprawdę podtrzymywane przez cały czas. Tak, no może nie każdy będzie zadowolony z rozwoju historii, ale no wszystkie wątki są naprawdę przemyślane od początku do końca. Fabuła ma ręce i nogi. No i autorka powoli prowadzi nas do jakiegoś tam w miarę logicznego, jak na ten świat, rozwiązania tych poszczególnych wątków. No i to sprawia, że seria zostaje w pamięci i naprawdę zostaje też z nami na długo po zakończeniu lektury. Warto zastanowić się może na koniec jeszcze, komu polecamy. Powiedziałabym, że czytelnikom, którzy mają jednak dość taki silny żołądek, no mają też takie troszeczkę cierpliwości i potrafią tak jakby poświęcić trochę uwagi, ponieważ no jest to jednak dość taka złożona fabuła, ale też nie chcę dawać takiego wrażenia, że ciężko ją śledzić, bo mimo wszystko tą mangę chłonie się naprawdę bardzo bardzo szybko i mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, jest bardzo przystępna. Tak, no może dodajmy sobie teraz jeszcze, że seria jest zamknięta, ma 23 tomy. No i jak najbardziej polecamy, oczywiście z małym tam zastrzeżeniem, że może się okazać trochę zbyt brutalne dla czytelników poniżej 16 roku życia. A teraz znowu kompletnie zmieniamy temat i klimat. I teraz mamy dla Was szkolne okruchy życia spod znaku Boys Love, czyli Sasaki i Miyano.
Miano to licealista, który z pozoru niczym się nie wyróżnia, ale jednocześnie skrywa pewien mroczny sekret. Jest fanem Mangbel. Nie! Co więcej, na cały świat patrzy właśnie przez pryzmat klisz fabularnych z tych właśnie mang i wszędzie doszukuje się tych takich belkowych podtekstów i nawiązań. Jednocześnie warto dodać, że Miano wcale też w swoim prywatnym życiu nie szuka takich ekscesów miłosnych właśnie z tego gatunku. Mimo, że wszędzie je widzi, tak? Tak. No i pewnego dnia właśnie Miano jest świadkiem szkolnej bójki i tym sposobem poznaje Sasakiego, czyli takiego starszego ucznia, który roztacza wokół siebie taką aurę łobuza i takiego bad boya. No ale przy bliższym spotkaniu szybko okazuje się, że jest taką miłą, słodką klusią do rany przyłóż. No właśnie, bo Sasaki nie bierze udziału w tej bójce, tak? Tylko pomaga ją zakończyć właśnie. I oczywiście w toku tego całego chaosu uwagę Sasakiego przykuwa ten nasz mały, niewinny Miano. Odkąd Sasaki zaczyna uganiać się za Miano, życie tego ostatniego mocno się zmienia, ponieważ Sasaki, że tak powiem, robi to wręcz na granicy z takiego stalkingu. Wszędzie wyskakuje gdzieś zza węgła. Serio, zachowuje się jak taka guma do życia przyklejona do podeszwy. Jest wszędzie, gdzie jego nowy kolega. Zaczepia go przy każdej nadarzającej się okazji. No i ogólnie rzecz biorąc, po prostu bardzo mu zależy, żeby lepiej go poznać. I to nie wszystko, bo kiedy Sasaki dowiaduje się właśnie, że Miano jest fanem Mangbel, to wcale nie jest jakoś tym faktem bardzo zmieszany, tylko wręcz sam zaczyna się nakręcać na ten temat i chce, żeby kolega go wprowadził w szczegóły. Tak? No i jak pewnie się domyśleć, ewidentnie coś tutaj jest na rzeczy. No i tak się tak właśnie zaczyna ta taka gra w kotka i myszkę pomiędzy tymi dwoma chłopakami. No, gdzie raczej Sasaki jest łowcą, o dziwo, chociaż jego staż w klimatach belkowych jest o wiele krótszy. Jednocześnie Miano wcale na te jego zakusy nie reaguje jakoś entuzjastycznie. Momentami wręcz jest zmęczony nachalnością właśnie nowego kolegi i jakby też nie do końca rozumie intencje Sasakiego. Jest bardzo, bardzo niedomyślny przy tym wszystkim. Co jest naprawdę zabawne, bo doszukuje się Miano naprawdę tych belkowych podtekstów absolutnie wszędzie, a jakby nie widzi tych najbardziej oczywistych takich podrywów właśnie wycelowanych w swoją osobę. Tak, przypomnijmy właśnie też, że ten Miano ukrywa swoją belkową pasję i kiedy Sasaki chce na przykład pogadać o nowo przeczytanych jaojcach, to spanikowany Miano go tam odciąga na bok, żeby nikt ich nie zobaczył właśnie z tomikiem w dłoni. No i oczywiście ta jajcowa pasja to taka tajemnica poliszynela trochę, bo trochę wszyscy, tak. Wszyscy koledzy dookoła tak naprawdę doskonale wiedzą, co tam się święci i co tam też się między tymi chłopakami gdzieś tam zaczyna dziać. No i w rezultacie ta taka cała panika, schowaj tego jaoja, tak, daje trochę komiczny efekt. No ja w ogóle mam wrażenie, że to otoczenie czasami lepiej wyłapuje, co się dzieje między nimi, niż Miano, więc cóż można powiedzieć. Sasaki i Miano to naprawdę seria pełna wielu takich właśnie śmieszkowych momentów. No jest to komedia w końcu. Miano bezbłędnie punktuje wszystkie te przejawy belkowych klisz w codziennym życiu, co nie jest do końca jednak takim przebijaniem czwartej ściany, jak nie wiem, w tęczowy świat BL kontra ostatnie hetero, ale wciąż ta manga jest bardzo taka samoświadoma i nie udaje, że jest czymś innym niż właśnie ta manga BL o BL. I niejednokrotnie właśnie tak puszcza właśnie oko w stronę czytelnika. I myślę, że miłośnicy gatunku będą naprawdę zadowoleni. Tak, mam też wrażenie, że oprócz tego porównania do na przykład ostatniego hetero, to bardzo blisko tej mandze do cichej piosenki o miłości. No tylko, że tam mamy takie moje siodzioj, a tutaj mamy moje boys love. No i tam właśnie główna bohaterka też nie jest tak do końca świadoma, o co kaman w tej całej miłości. I zdaje się jakby nie zauważać prawdziwych intencji tej popularnej, takiej wychillowanej koleżanki, która się tam za nią ugania. I tutaj mamy podobny schemat, tak? Tylko że motyw tej właśnie miłości do muzyki został zastąpiony wspólną pasją do Mangbel. No i dodatkowo warto powiedzieć, że ta metatematyczność mangi
ma trochę taką właśnie szkatułkową strukturę, o której powiedzieliśmy, bo bohaterowie Magii.pl rozmawiają o mangach.pl, zastanawiają się nad problemami, nie wiem, osób homoseksualnych i mimo, że sami te same rozkminy mają, no bo powiedzmy, że są tymi bohaterami, którzy też są trochę tak tacy i tak dalej, i tak dalej. Czasami manga właśnie w ciekawy sposób przez to też porusza kwestie zupełnie na serio i stara się odpowiadać na takie luźno poruszone zagadnienia związane właśnie z poszukiwaniem własnej tożsamości. Tak, no i niby luźna komedyjka, tak? No ale od czasu do czasu widać tutaj jakiś przejaw przebijającej się głębszej myśli, tak? No na przykład ten Miao, tak? Cały czas gdzieś tam powtarza niby, że lubi dziewczyny, a jednak zaczytuje się w tych BL-kach. No jakby czuć, że koleś żyje w jakimś takim totalnym, wielkim wyparciu i zaprzeczeniu. No i może dzięki Sasakiemu właśnie zaczyna powoli to przepracowywać, jakoś tak kwestionuje swoje preferencje. I właśnie jest to miejsce na jakąś taką samą autorefleksję bohaterów, tak? I też to przestawienie się właśnie z tego myślenia, że Miana leci na dziewczyny, to może jednak na chłopców i to taki proces, tak? Który nie jest automatyczny, nie następuje nagle po prostu jak ucięty siekierą w większości BL-ek, tylko wymaga właśnie pracy nad akceptacją samego tak, siebie. Tak, to jest zdecydowanie bardziej naturalnie to tutaj wychodzi. Na przestrzeni kolejnych tomów bohaterowie, no wiadomo, no będą się docierać, tak? I ich uczucie powoli, czy tam relacja będzie się rozwijać, że tak powiem, w towarzystwie takich rozkmin właśnie, typu kim dla siebie jesteśmy, co dla siebie znaczymy. Każda ta interakcja pomiędzy bohaterami będzie przez nich analizowana i też rozpatrywana w szerszym kontekście. No z czasem, bo na początku tak ten. Wiecie, takie przytuliliśmy się pod wpływem emocji, no super, ale co to dla nas znaczy i tak dalej, i tak dalej. Tak, no właśnie wszyscy wiemy, tak, że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. No więc gwarantujemy, że tutaj te właśnie wzajemne obwąchiwanki takich naszych bohaterów dostarczą nam, wam i nam naprawdę jeszcze wielu emocji. Czy bohaterowie zostaną parą, czy na zawsze utkną w friendzonie, no to już musicie się przekonać sami. Na koniec warto dodać, że manga ma obecnie 8 tomów i wciąż powstaje, co sprawia, że będzie to nasza najdłuższa seria BL. Jeżeli chodzi o samą grupę docelową, to powiedzmy, że tak jakby grupą docelową są osoby nastoletnie gdzieś w okolicach może 16 roku życia, ale to nie znaczy, że młodsi nie mogą tego czytać, bo tam naprawdę nie ma jakichś takich specjalnie bardziej hardkorowych scen, więc spokojnie rekomendujemy dla takiej właśnie średniej grupy docelowej. A teraz czas na komedię zupełnie z innej beczki, a mianowicie Mashle. Witajcie w świecie, w którym każdy praworządny obywatel potrafi i musi używać magii. Nasz główny bohater ma na imię Masz. Jest to nastolatek, który mieszka... Tutaj się spieramy z Michałem, czy to jest jego adoptowany dziadek czy ojciec. W każdym razie mieszka z nim, z tym swoim ojco-dziadkiem w środku lasu, z dala od ludzi i codziennie oddaje się intensywnym, uwaga, uwaga, treningom siłowym, ponieważ nastolatek skrywa ważny sekret. Nie posiada absolutnie żadnej mocy magicznej. A przypominam, że w tym świecie dla takich jak on w społeczeństwie po prostu miejsca nie ma. Jeżeli nie jesteś magiczny, jesteś nielegalny. No i właśnie ten ojco-dziadek Masza, no całe życie gdzieś tam stawał na głowie, żeby nikt nie dowiedział się o istnieniu jego, powiedzmy, synownuka. No jednak pewnego dnia niestety, prawda, oczywiście wychodzi na jaw, jak to w mangach bywa i jedyną szansą, żeby umknąć wymiarowi sprawiedliwości, staje się dla Masza ukończenie szkoły magii i to, uwaga, z najlepszym wynikiem. Nic prostszego, nie? Tak, no właśnie, jak to będzie możliwe dla kogoś tak wybitnie niemagicznego jak Masz? Oto jest pytanie. Mashle to manga, która, no, wielu osobom na pierwszy rzut oka kojarzy się z Harrym Potterem lub z One Punch Manem, ale to jest nieprawda. Manga przypomina też Irumę w Szkole Demonów. Mashle w bardzo oczywisty sposób oczywiście nawiązuje do Harry'ego Pottera i cóż, no, ale też nie jest taką jego oczywistą parodią, tak? Mashle ma taką swoją oryginalną historię, swój oryginalny świat i mimo wszystko tak jakby posiada tą swoją warstwę oryginalności, mimo że puszcza właśnie tu i tam oko do czytelnika, czy tam otwarcie wali z tych takich właśnie hogwartskich wątków, tak? Tak, dostaliśmy właśnie wiele pytań o to, czy trzeba znać książkę o Harrym Potterze, żeby cieszyć się lekturą.
No i odpowiadamy, nie trzeba. Naprawdę te nawiązania, no są tam gdzieś widoczne, ale nie są potrzebne ani konieczne do zrozumienia fabuły. No mogą stanowić tylko jakiś tam smaczek, tak, taki dodatkowy bonus. No, większość tych nawiązań jest też tak bardzo ogólna, że nie trzeba być żadnym hardkorowym trufanem, tylko po prostu gdzieś tam mieć mniejsze lub większe pojęcie, jak działa tamto uniwersum i albo chociaż zobaczyć sobie jeden film na temat Harry'ego Pottera, tak? No i mamy tu... no i wtedy zrozumiecie na pewno większość tych nawiązań. No i mamy tu właśnie szkołę magii nie Hogwarts, tylko Easton. I już sama ta nazwa też zdaje się być takim nawiązaniem do najsłynniejszej brytyjskiej szkoły z internatem, czyli takie wschodnie Eton. Tak. Cóż, no... I w tej właśnie szkole mamy domy uczniowskie, nie 4, a 3, i uczniowie nie zbierają punkty, tylko specjalne monety, więc totalnie różni się to od Harry'ego Pottera. Dla mnie na przykład ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te wszystkie nawiązania, mistrzostwem świata jest to, że studenci przydzielani są do tych swoich domów przy pomocy, uwaga, jednorożca przydziału, który wygląda jak taki szkielet konia jęczący zabij mnie, przynajmniej tak patrząc na niego. Naprawdę wyciska moje łzy proces przydziału tych uczniów, zwłaszcza jeśli chodzi o Masza. To dopiero będzie, tego nie będzie co prawda w pierwszym tomie, ale później i naprawdę jest na co czekać. I to też pokazuje, jak ta manga świetnie bawi się konwencją. Bo te nawiązania, mimo że są luźne, to nawet jeżeli nie znacie Harry'ego Pottera, one będą po prostu i tak śmieszyć w komiksie. Mhm. Tak, no i no, takie właśnie niezobowiązujące są to wszystkie nawiązania. I co jeszcze warto powiedzieć? Może to, że no, siłą napędową tej magii to jest właśnie, że... Mangi. Jest to, że Masz nie ma w sobie ani krztyny magii. Tak. A jednak jego zadaniem jest właśnie ukończyć tę szkołę. No i jak to zrobi? Zastanawiamy się. Oczywiście rozgromi wszystkich wielką siłą swoich mięśni. I no, gwarantujemy wam, że będzie to najbardziej epicka rzecz, jaką kiedykolwiek zobaczycie w jakimkolwiek świecie fantazy. Tak. No bo te sposoby, jakich Masz używa, żeby oszukać nauczycieli, kolegów, że jednak ma w sobie jakąś magię, no to jest po prostu bezbłędne. Tak, zwłaszcza, że on się nawet wygląda, jakby się naprawdę specjalnie nie starał. Masz ma zawsze tę samą ekspresję mimiczną. Już sama jego stylowa, odcięta od Gara, tak jak trochę u Rokali, dopełniona właśnie tym beznamiętnym wyrazem twarzy, z automatu rozbraja właśnie wszystkie takie klisze fabularne. Jeżeli jakiś bohater nagle rzuca jakąś taką nadętą przemowę, no to możecie być pewni, że Masz zaraz odpowie jakimś takim cynicznym tekstem, wprost obnażającym właśnie brak logiki, czy ktoś, że kompletnie nie ma sensu, na przykład to ten ktoś gada. I to wszystko właśnie z tym beznamiętnym wyrazem twarzy. No tak. I słuchajcie, może przejdźmy teraz do kreski, bo no, musimy przyznać, że nie jest jakaś szczególnie wyszukana tutaj, ale też niekoniecznie aspiruje w ogóle do bycia piękną. Tak? Przede wszystkim ta kreska ma służyć temu, żeby oddać ten humor, i udaje jej się to po prostu w 200%. Jest taka trochę minimalistyczna i przy tym bardzo, bardzo memiczna. I nie przesadzam, no bo wygooglujcie sobie w internecie, krąży naprawdę całe mnóstwo memów opartych właśnie na kadrach z tej mangi. A to plus, tak? Wielki, wielki plus, bo no, to komedia, która przede wszystkim śmieszy i to działa. Tak, i no można powiedzieć, że ta manga w ogóle oparta jest na takich interakcjach między postaciami, na reakcjach, czy tam braku reakcji ze strony Masza. Natomiast sam Masz, no to jest postać absolutnie komiczna i absolutnie cudowna. Ma tak totalnie wywalone na sprawę najwyższej rangi, że po prostu no, kompletnie nie szczypie się w tańcu. Jeżeli coś po prostu nie pójdzie po jego myśli, to z góry zapowiada, że po prostu rozgromi to siłą mięśni. To jest właśnie magia kontra mięśnie i o dziwo w tym świecie da się jedno pokonać drugim, tak? Tak. No i właśnie ta seria jest taka cudownie bezpretensjonalna po prostu. Nie stawia żadnych górnolotnych pytań, nie przewartościuje waszego światopoglądu. No ale autor nie ma takich ambicji. Chce tylko dostarczyć wam rozrywki, czystej rozrywki, i udaje się to naprawdę jak mało komu. A warto dodać, że facet jest debiutantem,
masz to jego pierwsza manga i w ogóle nie czuć tak, że nad tym tytułem pracował człowiek, który stawia swoje pierwsze kroki w branży. Tak, i cóż można powiedzieć? W środku znajdzie się to, co chcielibyśmy tak jakby też... Na co zwrócić chcielibyśmy też uwagę waszą, to że w środku znajdują się takie opisy od autora, które często pewnie widzicie w różnych tomikach, ale są przez was pomijane, ale tutaj naprawdę przeczytajcie sobie, jaka była droga do wydania Masza, dlaczego autor boi się szuflad. To wszystko jest tak jakby też dodaje dodatkowo właśnie tego smaczku całej tej historii. Tak, bo właśnie tutaj nie ma właściwie strony, na której nie byłoby żartu. I jeśli lubicie się pośmiać, no to totalnie bardzo, bardzo polecamy. No, na koniec warto też dodać, że seria ma obecnie 10 tomów i wciąż powstaje. I co? I to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o Maszę, tak. Dokładnie. Okej, okay, a teraz przechodzimy do mangi, która dla nas prywatnie jest takim czarnym koniem tego festiwalu. Pewnie w życiu byście nie zgadli, o jakiej mandze mowa, a jest to... Absolutnie doskonały. To jest prawdziwa perełka, która wygląda niepozornie. Okładka pierwszego tomu może być trochę myląca, dlatego postaramy się wam wyjaśnić i wytłumaczyć, dlaczego absolutnie musicie sięgnąć po ten tytuł. Dobra, może zacznijmy od tego, o czym w ogóle jest ta manga. Główną bohaterką jest Liko Izawa, nastolatka, która... No totalnie nie ma szczęścia w miłości. Po prostu i kiedy mówimy nie ma szczęścia, to no, trzeba to doprecyzować, że naprawdę jest chodzącym magnesem na nieszczęścia. Po prostu sama lubi sobie dopomagać tym nieszczęściom, żeby jej się przytrafiały. I właściwie sama manga zaczyna się od spektakularnego kosza, jaki Riko dostaje od chłopaka, któremu właśnie wyznaje miłość. No i no, ta sytuacja jest tak mega żenująca i dla Riko, i dla czytelnika. Po prostu od razu utwierdza nas w przekonaniu, że Riko jest królową naginania wszelkich okoliczności, żeby działały na jej niekorzyść. Tak, delikatnie mówiąc. Cóż, po tym uczuciowym nokaucie, bo inaczej się tego nie da nazwać, Riko wraca do domu i wracając właśnie do domu znajduje na ziemi telefon komórkowy, który oczywiście dzwoni, a jako, że dziewczyna ewidentnie ani nie widziała Spida, ani telefonu z Farelem, po prostu postanawia ten telefon odebrać. Jak się okazuje, dzwoni właściciel i prosi o przyniesienie tej komórki do pobliskiej kawiarni. Dziewczyna no, ma taki słaby instynkt samozachowawczy, więc postanawia jednak tam pójść i tam trafia na gościa, który jest absolutnie najdziwaczniejszą postacią w historii mangi chyba. Ubrany jest tak dziwnie, że właściwie ciężko go przypisać do jakiegokolwiek zawodu. Ale okazuje się, że przynajmniej z tego co mówi, pracuje w jakiejś tam firmie, bardzo podejrzanej, prawie tak jak on, i oferuje właśnie dziewczynie, że w zamian za to, że oddała mu ten telefon, poleca jej taki jakiś tajemniczy sklep internetowy, gdzie będzie mogła sobie zamówić, uwaga, uwaga, idealnego chłopaka. No, Riko jest na początek trochę sceptyczna, jeśli chodzi o tę propozycję, no bo kto by nie był, tak? No ale koniec końców, no raz się żyje, więc zagląda na tę stronę internetową i znajduje tam coś takiego jak modele syntetycznego ukochanego. No, bardzo jej się to gdzieś tam podoba, tak? Tym bardziej, że jest po tym koszu ostatnim totalnie zdesperowana i decyduje się za darmożkę na okres próbny 3-dniowy zamówić sobie właśnie takiego syntetycznego chłopaka. No i co więcej, okazuje się, że zamówienie można spersonalizować i dodać jakieś wymarzone cechy charakteru, umiejętności, osobowość, tak? No i ona sobie wszystko ustala, tak? A skoro można wybrać, to czemu nie wybrać wszystkiego, tak? No i na następny dzień pod dom naszej Riko zajeżdża przesyłka wielkości pokaźnej lodówki i kiedy ją dziewczyna otwiera, ze środka wytacza się właśnie taki golusieńki, jak go Pan Bóg, no, czy tam generator stworzył, chłopak. Oczywiście ten model aktywuje się pocałunkiem, no a jakże. I tak ten wymarzony chłopak budzi się do życia i rozpoznaje Riko jako swoją ukochaną. I tak właśnie zaczyna się ta historia. Tak, wiemy jak to wszystko brzmi, wiemy, że to brzmi totalnie absurdalnie, ale gwarantujemy wam, że jeśli zgłębicie się w tę historię, to okaże się jeszcze bardziej absurdalne niż brzmi teraz. Tak. I w ogóle...
Słuchajcie, no jest, tyle pytań się rodzi gdzieś tam na początek. Może zacznijmy od tego, jak to jest w ogóle możliwe, że nastolatka zamawia sobie chłopaka przez internet, a co na to jej rodzice, tak? A już spieszę z odpowiedzią, ponieważ widzisz, rodzice w mandze lat 2000 i zresztą później też i wcześniej, ale często tak jest, że ty w tych szwajkach rodzice, to jest taki element fabularny, który trzeba jakoś tam z tego równania wyeliminować, tak? Rodzice bohaterów jakoś zawsze znikają w tych wszystkich historiach. I tutaj też tak jest, że jej rodzice niby żyją, ale ze względu na pracę nigdy nie ma ich w domu. I w sensie, kiedy ja mówię, że nigdy ich nie ma w domu, nie mam na myśli, że wracają późno. Nigdy, nigdy ich nie ma w domu. W związku z tym Rico może sobie zupełnie na chillu przetestować swój nowy gorący towar. Chociaż to też nie jest tak, że wiecie, hulaj dusza, piekła nie ma, bo za ścianą żyje Sosi, czyli kumpel slash sąsiad slash mądrala slash... okularnik, tak, który dogląda, czy ta nasza bohaterka żyje, czy nie, kiedy jej rodzice właśnie są w tych wszystkich rozjazdach, a są 24/7 w rozjazdach. Cały rok, tak. No i swoją drogą właśnie ten Sosi, jak na bohatera tego typu mangi przystało, tak, też nie są na chacie rodziców i oni też gdzieś tam się włóczą po świecie, ale za to mieszka z młodszym bratem. Tak. Cała manga opiera się w zasadzie właśnie na tym trójkącie miłosnym. Rico, Knight, Sosi. Nie dodaliśmy tego wcześniej. Knight to imię, które nadała właśnie swojemu idealnemu chłopakowi Rico w przepływie takiej błyskotliwości. Jak? Bo przeczytała sobie na pudełku, że jest napisane Knightly Lover, o świetnie. Więc stąd się wzięło jego imię. Warto dodać, że Knightowi bliżej do takiego czubica, bo pewnie się zastanawiacie, czy to jest jakiś taki bardziej taka dmuchana lala, czy to jest bardziej robot, co to jest. No tutaj w tej mandze ta technologia trochę miesza się prawie na granicy z magią, bo no, to jest właśnie taka technologia, ale z drugiej strony ten Knight naprawdę się wiele od człowieka nie różni, tak? No i Knight i Sosi to są też takie dwa przeciwieństwa. Knight jest z natury zakochany po uszy właśnie w Rico i nie boi się tego w ogóle wyrażać w żaden sposób. Natomiast Sosi buja się w Rico, ale w takim sekrecie, że on sam do końca nie chce się przed sobą przyznać do tego. Na co dzień wiecznie się z nią droczy, wyzywa ją od desek, ale z drugiej strony też no, co dzień jakoś tam ją dokarmia jak jelonka w lesie co najmniej. Tak, no i właśnie Sosi to też wizualnie kompletne przeciwieństwo Knighta, no bo to ciemnowłosy okularnik, a Knight z kolei jest wystylizowany blondas z kolczykiem w uchu. Ideał tak, 2000 lat. Tak, taki bad boys, boys bando, tak. No i uczuciowe właśnie jakieś tam rozterki tej trójki będziemy sobie śledzić przez 6 tomów. No i nie będzie może zbyt dużym spoilerem, jeśli powiemy, że Knight zostanie z Rico dłużej niż te 3 dni okresu próbnego. Ale oczywiście zrodzi to sporo problemów, bo no, Rico natrzaskała tyle specyfikacji, z których każda kosztuje ekstra, no, że koniec końców będzie miała na głowie jakby właśnie tego człowieka, który jej opchnął tak, tę stronę internetową i ten gakki cały, czyli ten podejrzany handlowiec z tej podejrzanej firmy, będzie doglądał, żeby jakoś ten dług został spłacony. Tak, i gaki ogólnie rzecz biorąc, zatrzymaliśmy się nad tym na chwilkę, to jest najzabawniejsza postać w tej bandze i niewyczerpane źródło komizmu. Tak, właśnie już nawet projekt tej postaci jest komiczny, tak jak wcześniej już wspominałaś, tak, te odjechane ciuchy, jakaś dziwna opaska na głowie, tatuaż pod okiem i jeszcze tak zjawia się jak jakiś Beetlejuice, tak, za każdym razem, kiedy ktoś 3 razy z rzędu powie coś głupiego. Tak, Gaki ma tendencję do wskakiwania właśnie w kadry na każde totalne widzimisię autorki, przez co czasem wydaje się, jakby co najmniej, nie wiem, mieszkał pod podłogą. Tak, otwierasz lodówkę, a tam Gaki, tak? No i znika równie nagle, jak się pojawia. A pojawia się głównie po to, trzeba to uściślić, żeby powiedzieć bohaterom, że są idiotami, albo żeby dać jakąś propozycję rozwiązania problemu, tak? No i ta postać jest właśnie tak cudownie szemrana, a jednocześnie tak szemranie cudowna. Idealnie rozładuje po prostu każdą sytuację, kiedy ta zrobi się zbyt poważna. Czasami mam wrażenie, że te sytuacje czasami robią się poważne tylko po to, żeby Gaki mógł je jakoś rozładować.
Autorka dość luźno podchodzi do budowania takich sensownych związków przyczynowo-skutkowych. Nie jest to jej do niczego potrzebne tak naprawdę. Najważniejsze, żeby było zabawnie. To prowadzi też do takich komicznych scen, bo na przykład, nie wiem, dzieje się coś nieprawdopodobnego, bohaterowie mają takie WTF wymalowane na twarzach, no, a obok jest po prostu dopisek kaprys autorki, no i pozamiatane. Nie ma więcej pytań, trzeba zawiesić tą niewiarę i cieszyć się tym wesołym szaleństwem. Tak, no jednocześnie te wszystkie jakieś zakręcone zbiegi okoliczności, taka komedia pomyłek, tak, to wszystko podkręcone do granic totalnej abstrakcji, no to bardzo trafna parodia motywów, które pewnie wszyscy znamy z jakichś tam nastolatkowych komedii romantycznych. I widać, że sama autorka ma wielki fan po prostu stworzenia tej mangi. No i nie pozwala, żeby ją jakieś tam ograniczenia logiki krępowały, tak? Po prostu chce, żeby na kartach mangi wydarzyło się coś głupiego. No to się dzieje, tak? Ona to po prostu sobie rysuje w myśl zasady mój świat, moje kredki. Dokładnie, no. Zasady są dla słabych, naprawdę. Bardzo fajnie jest obserwować, jak właśnie autorka żongluje tymi pomysłami i nieustannie zmienia właśnie status quo sytuacji. Jeżeli myślimy, że wiemy, co się zaraz wydarzy, zaraz zdarzy się coś innego, życie bohaterów znowu staje na głowie. No i właściwie przez te takie dziwne twisty fabularne nie można się tam nudzić. Tak, w ogóle mam trochę wrażenie, że ten humor tam wydaje mi się bardzo znajomy i przypomina trochę ten znany z Jony w Blasku Świtu. No i jasne, tak? To są dwie kompletnie, zupełnie, totalnie inne historie, ale mam wrażenie, że jeśli kochacie Jonę i dacie szansę absolutnemu, to na pewno zrozumiecie, co mam tutaj teraz na myśli. Ja ci mogę od razu powiedzieć, dlaczego kojarzy ci się ten komiks z Joną, bo absolutnie doskonały to jest manga Yuwatase, czyli już takiej, no, kultowej autorki szkolnych szojek. Na polskim rynku jest znana ze swojego sztandarowego Fushigi Yugi, i humor w Jonie, mam wrażenie, jest bardzo inspirowany właśnie mangami pani Watase. Dlatego, jeżeli jesteście fanami smoków i czerwonowłosej księżniczki, błagam, sięgnijcie po tę cudowną komedię. Dla mnie to właśnie humor jest u tej autorki największą zaletą. Dlatego strasznie, strasznie mi zależało, żeby wydać jakąś jej komedię. To jest to właśnie ta manga, na którą tak długo czekałam. I dodam też, że jeżeli czytaliście Fushigi Yugi, to Riko jest o wiele mniej irytująca niż Miaka, a to jest duży plus dla wszystkich, którzy wiedzą, o czym mówię, tak? No ja przyznam właśnie, gdy na początku powiedziałaś mi, że będziemy to wydawać, to nie miałem żadnych oczekiwań, w sensie no totalne zero, tak? No i myślałem, że będę po prostu bardzo cierpiał przy sprawdzaniu tego. A to naprawdę niespodzianka, tak? Umierałem ze śmiechu na każdej stronie i teraz będę czekał serio z wypiekami na twarzy na każdy kolejny tom. I od razu chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że Urt mi teraz trzyma nóż na gardle. Mi się ta manga naprawdę bardzo podobała, a teraz totalnie spontanicznie chciałbym pozdrowić moich bliskich na wypadek, gdyby... Ja bym nic nie robiła, mam rączki tutaj. Podoba mi się ta manga, tak? No dobra, ale trzeba powiedzieć, że tłumaczenie tej mangi naprawdę urywa głowę. Paulina, która je robiła, i Eliza, która pracowała przy korekcie, wyciągnęły z tej mangi absolutnie wszystko, co się dało. I to naprawdę nie ma nic wspólnego. Zero presji i emocjonalnego terroru z mojej strony, że to moja ukochana, wyczekiwana mangusia. Nieważne, że dopytywałam codziennie, co tam, jak tam, co tam. Fakt faktem, wyszło bosko. A Gaki, który w oryginale posługuje się w ogóle dialektem Kansai, który jest taką zmorą tłumaczy i zawsze ciężko to oddać w mandze, tutaj został obdarowany takim cudownym idiolektem, że niemal każdy tekst Gakiego to jest czyste złoto. Tak, ma się ochotę wyziąć sobie kadry, powiesić na ścianie w ramce. U mnie już wiszą. No ale słuchajcie, wychwalamy tę mangę pod niebiosa, a jednak trochę się boję, że czytelników do lektury zniechęcić może kreska, która dzisiaj wydaje się może nieco zbyt retro, ale no zupełnie szczerze, ludzie, nie można sądzić komedii po kresce. Tak samo mówiliśmy przy okazji Masza. Tam kreska też nie musi być wybitna, zwłaszcza kiedy manga nadrabia tak potężną dawką humoru. Inna sprawa, że dla mnie styl pani Watase, jeśli chodzi o kreskę, jest absolutnie cudowny. Nie wiem, czy wspominałam, ale bardzo lubię panią Watase. No nie wiem, czy to gdzieś między słowami wyszło. Ale naprawdę, kreska pani Watase jest bardzo śliczna, bardzo delikatna i nawet jeżeli z pozoru na początku wydaje wam się taka starszawa, to za
zapewniam, że można się bardzo szybko z nią oswoić i docenić jej niezaprzeczalne piękno. Tak. No słuchajcie, jeśli odpuścicie sobie absolutnego tylko ze względu na kreskę, to popełnicie naprawdę największy błąd. Ja myślę, że nie ma takich szalonych ludzi, słuchaj. No oby nie, tak? Swoją drogą ja myślę, że... Tak, dla mnie ta kreska dodaje uroku. Nostalgia w ogóle jest w cenie. Teraz w cenie są wszystkie właśnie 90sy, zerosy, wracają do mody. A lektura tej mangi to taki idealny materiał, żeby sobie taki duchowy powrót do przeszłości zrobić. Myślę, że starsi czytelnicy na pewno uśmiechną się na widok tych wszystkich, nie wiem, komputerów z dupą, telefonów z klapką, dyskietek i innych podobnych wynalazków tamtych czasów. Podejrzewam, że część młodszych czytelników w ogóle będzie miała takie, gdzie mam włożyć to, gdzie miałbym niby tą dyskietkę włożyć, bo nigdy już nie widzieli na przykład, nie wiem, jednostki centralnej z takim portem, więc to może być dodatkowo ciekawy aspekt tej mangi. Tak, tak, to wszystko składa się na naprawdę bardzo porządny tytuł, bardzo, bardzo polecamy, sięgnijcie koniecznie. Dokładnie. Absolutnie. Dobrze. Skoro ustaliliśmy już, że absolutnie doskonały jest absolutnie doskonały, czas przejść do mangi z pogranicza humoru i horroru. A mowa oczywiście o Miruko-chan. Główną bohaterką naszej historii jest Miko, zwykła nastolatka, która pewnego dnia ni z tego, ni z owego zaczyna widzieć zjawy. I to nie są jakieś takie przyjazne duszki Kacperki, ani nawet duchy minionych świąt, które potykają się o własne łańcuchy, tylko takie prawdziwie przerażające, potworne, obrzydliwe, odpychające, okropne po prostu zmory. No. I zastanawiacie się pewnie, cóż z tym fantem postanawia zrobić nasza Miko. Czy będzie z nimi walczyć, czy będzie je egzorcyzmować, czy będzie do nich strzelać solą. Otóż nie. Nasza bohaterka postanowiła je ignorować. I to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo ci nieproszeni goście wprost pytają się Miko, czy mnie widzisz? No i wyobraźcie sobie tak, że widzicie we własnej szafce na buty uciętą głowę jakiejś takiej szkarady. Ona się was pyta, tak? A wy musicie udawać, że wszystko jest jak zwykle, bo inaczej ona was zje. No może nawet nie zje, ale nie chcemy się dowiedzieć, co się stanie, jeżeli tak jakby... Zjawa zrozumie, że Miko jest ją w stanie dostrzec, no bo jest takie ryzyko, że nigdy się tak naprawdę od niej nie odczepi, tak? No i muszę przyznać, że Miko, jeśli idzie o wyparcie, bije na głowę nawet Williama z Księcia Piekieł. I te usilne próby ignorowania przerażających zjaw i te ich problemy tych zjaw rodem z najgorszego horroru są po prostu przerażająco śmieszne. Ale to taki zupełnie nowy level czarnego humoru. Tak, właśnie. W sumie aż powinno nam być trochę wstyd, że się nabijamy z tej Bogu Ducha winnej, biednej, przerażonej nastolatki. No ale nie da się inaczej, tak? No nie da się po prostu patrzeć na te jej zmagania i się z tego nie śmiać. No jasne, gdzieś tam towarzyszy mi może jakiś konflikt moralny przy tym, ale hej. Ale nie masz problemu, żeby jakoś zagłuszyć i stłumić, tak? No, przyznam, że spokojnie możemy być razem ci źli, bo mnie też to niesamowicie śmieszy. Powiem więcej, osoby czytające Miruko-chan dzielą się właśnie na dwa obozy, że jednych ta manga przeraża, innych śmieszy, a jednocześnie te dwie reakcje często się zupełnie nie wykluczają. Jeśli chodzi o samą jakąś tam konstrukcję fabularną, no to rozdziały na początku przynajmniej są trochę jak w Księdze Przyjaciół Natsume, tak? Mają charakter epizodyczny, więc jeden rozdział, jeden nadnaturalny problem. No ale jeśli nawet taki sposób prowadzenia historii niekoniecznie do was przemawia, no to uspokajamy, że no z czasem Miruko-chan ma do zaoferowania o wiele więcej. To prawda, wiele osób z czasem ta manga naprawdę pozytywnie zaskakuje. Nas można zaliczyć do tych ktośów. Nie zawsze więc będziemy przyglądać się temu, jak ta nasza widząca Miko usilnie ignoruje różne zjawy. Doczekamy się i troszeczkę dłuższych wątków i będziemy też mogli z czasem obserwować też rozwój głównej bohaterki, która będzie
przejdzie pewną taką, będzie przechodzić taką trochę ewolucję i będzie przyjmować coraz więcej inicjatywy. Tak, no zaletą jest tutaj też na pewno bardzo, bardzo dobra kreska, bo te potworasy w mangach, też w horrorach, tak, często mają być straszne, a wychodzą, będzie jakieś takie koślawe, groteskowe. No dajmy na to taki pasożyt. To jest fenomenalna manga, ale tych samych pasożytów w sumie trudno się bać, tak? Miaruko z kolei nie ma tych nieporozumień, że potwory są naprawdę creepaśne, naprawdę straszne, no i przez to ta komedia jest przerażająca i śmieszna zarazem i przez to gra na takich skrajnych emocjach. Warto też powiedzieć, że Miaruko-chan to manga, która naprawdę potrafi zaskoczyć. I nie mówię tutaj o tym, że zaskakuje nas widok jakichś tych strasznych potworów, ale naprawdę, czasami masz już wrażenie, że już tam widziałeś wszystko, nic cię nie zaskoczy, a autor potrafi jedną stroną po prostu zniszczyć czytelnika. I nawet, nie wiem, Miaruko-chan to jest naprawdę świetny komiks. I to, co jest w nim fajne, to właśnie to, że nie popada w taką rutynę. I mam na co więcej, mam takie wrażenie, że on z tomu na tom robi się coraz lepszy. A tak, właśnie na początku może się wydawać, że ta historia może z czasem znudzić jakąś taką powtarzalnością, a jest zupełnie na odwrót. I właśnie z każdym tomem jest coraz ciekawiej. A no, w samym pierwszym tomie jest właśnie jedna taka scena na sam koniec, która totalnie nas wyrwała z kapci, zniszczyła emocjonalnie. Przeczytacie, to się nie spoilerujemy, ale generalnie tak. Miaruko właśnie ma to do siebie, że potrafi czytelnika trochę wyprowadzić z równowagi. Warto dodać, że manga doczekała się anime, ale adaptują zaledwie 3 z 7 dotąd wydanych tomów. Jakoś tak. Więc naprawdę warto sięgnąć po komiks, bo oferuje znacznie więcej treści. Na koniec też warto dodać, że sama manga ma dość ciekawą historię publikacji, bo autor pierwszy rozdział w ogóle opublikował na Twitterze i tam stał się dużym wiralem i w rezultacie to wydawnictwo się do niego odezwało, że z propozycją właśnie serializacji, więc mamy do czynienia z serią, która robiła furorę już właśnie od tych pierwszych rozdziałów. Nam też w sumie też spodobała się manga w zasadzie od pierwszego tomu. Jakoś bardzo wcześnie właśnie złożyliśmy na nią ofertę. Więc no, gwarantujemy, że jest to naprawdę kawał dobrego komiksu. Tak, polecam, jeśli lubicie się bać, jeśli lubicie się śmiać. A nie lubicie wybierać. Tak, prawda? No i może dla czytelników od około 14-15 roku życia, choć trzeba zastrzec, że jest tu trochę i fanserwisu, i też te potwory bywają creepaśne, więc no sprawdźcie ten pierwszy tom na próbę i sami zdecydujcie, czy to jest. Tak, może dla najmłodszych nie, ale jeśli chodzi o tą taką dolną granicę, od której można sięgać, to tak naprawdę bardzo ciężko jest określić, bo jest to bardzo indywidualna sprawa. Są dorośli, którzy się będą tego bać i dzieciaki, którzy będą się z tego śmiać, więc na własną odpowiedzialność. A na sam koniec zachowaliśmy sobie tytuł, na który obecnie czeka chyba najwięcej z Was. Czekaliście, prosiliście, uwierzcie nam, my też od dawna chcieliśmy wydać ten tytuł, jest bardzo dużo fanów w naszym zespole. Przed Wami Haikyuu! Okej, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nikomu nie trzeba tej mangi przedstawiać, koniec naszego przeglądu, tak? Dziękujemy! Możemy się rozejść, na razie, pa, pa. Nie no, oczywiście, o Haikyuu chyba każdy przynajmniej słyszał, ale to z drugiej strony też nie znaczy, że nie warto o nim powiedzieć kilku słów, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że w Polsce te sportówki mają taki bardzo mały staż i tak jakby bardzo dużo ludzi ze względu na sam gatunek, no jakoś się nie może do nich przekonać. Tak, no dobra, no to może właśnie zacznijmy od tej fabuły. Głównym bohaterem jest tutaj Shoyo Hinata. Chłopak jest zafascynowany siatkówką, ale no niestety jego niski wzrost raczej nie wróży mu zbyt zawrotnej kariery. Hinata jest naprawdę zdeterminowany, żeby grać. I to jest ta cecha, za którą go naprawdę kochamy. To jest typ, który nigdy się nie poddaje i zawsze walczy, nawet kiedy sytuacja wydaje się już beznadziejna. Tak, no właśnie nawet w gimnazjum zrobił sobie taką drużynę z łapanki przypadkowych osób, żeby grały z nim w siatkę.
No i pojechali na prawdziwe zawody, ale już w pierwszym meczu zostali totalnie rozgromieni przez faworytów w turnieju. No i do jego porażki przyczynił się taki genialny młody zawodnik Tobio Kageyama, zwany też królem boiska. Od tej pory Hinata marzył o rewanżu, trenował przy każdej możliwej okazji z każdym, kto tylko zechciał z nim grać. Czy to była jakaś damska drużyna siatkarska, czy miłe panie z osiedla. I w końcu 3 lata później zgłosił się do klubu siatkarskiego liceum Karasuno. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że okazuje się, że do tego samego klubu chce wstąpić również Tobio, czyli ten król boiska. No pytanie tutaj pojawia się od razu, czy ci dwaj zdołają dostać się do drużyny, a co ważniejsze, czy nauczą się współpracować. No cóż, manga ma wielu fanów, to już wiemy. I ci, którzy ją tak jakby już zaczęli i przeczytali te kilka tomów, zazwyczaj zostają z nią do końca. Ale jak zachęcić tych, którzy po prostu, którym tak bardzo ze sportówkami nie po drodze? No, a to jest pytanie. Właśnie gdy wcześniej się nad tym gdzieś tam zastanawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że no to naprawdę nie jest proste, tak? To ogólnie jakaś taka klątwa sportówek. Bo jak wytłumaczyć osobom, które w nic nie grają, nie oglądają sportu, sami się tym nie jarają, tak? Totalnie. Dajmy na to, padają na twarz po przebiegnięciu 50 metrów. Jak powiedzieć im, przekonać, że to jest dobra manga? Od razu mówię, że nie mówimy tego złośliwie, bo my się totalnie zaliczamy do tej grupy padających na twarz po przebiegnięciu 50 metrów. Po prostu już zostaliśmy nawróceni, tak? No i z ręką na sercu, które wiecie, no, wali jak szalony za każdym razem, kiedy się chce wejść na szczyt schodów do naszego biura, przyznajemy, tak, lubimy tę mangę. Czy nas bardzo pogrąża, jak powiem, że mamy biuro na pierwszym piętrze? No, trochę nas pogrążysz, ale no serio, no. Trzeba patrzeć na Haiku tak, jako no, na taką opowieść o drużynie, która trenuje, bierze udział w zawodach, raz wygrywa, raz nie. No wiecie, tak, tak to tam wygląda i to w zasadzie skrót wszystkich tomów. A jednocześnie ta manga jest po prostu fenomenalna, tak? No tylko to takie puste słowo, fenomenalna. Jak sprawić, żebyście wy w to uwierzyli, żeby przekonać niewtajemniczonych? Ja mam swoją taką teorię, że trzeba złapać po prostu odpowiedniego bakcyla. Tak jak nasz bohater, ponieważ Hinata tak naprawdę zainteresował się siatkówką, oglądając fragment meczu, w którym grał zawodnik nazywany Małym Gigantem, który był niski, tak jak on jest niski, i który był właśnie taki niesamowity na tym boisku. I on wtedy złapał właśnie tego bakcyla i zaczął się tak fascynować siatkówką. I w sumie porównać do tego można chociażby też to, że my też mieliśmy w sumie w historii sportu takiego swojego małego giganta w Polsce, ponieważ jeżeli ktoś pamięta te pierwsze starcia Małysza ze Schmidtem, to pamięta, że jak Małysz skakał, to ulice pustoszały, każdy był kibicem, wszyscy się ekscytowali, mimo że wcześniej totalnie mieliśmy wszyscy wywalone na skoki, tak? Więc zawsze jest potrzeba tego jednego bakcyla. I to jest fenomen, który tak jakby można właśnie porównać do siebie, jeżeli o to chodzi. Tak, no i właśnie co więcej, warto tutaj może powiedzieć, że w Japonii badano wpływ, jaki wydanie Haikyuu miało na zainteresowanie siatkówką w szkołach. Bo przez lata, wyobraźcie sobie, no ta liczba chętnych na takie zajęcia jednak spadała na łeb na szyję. I nagle, gdy ludzie zajarali się tym komiksem, nastąpił ogromny wzrost zainteresowania w szkołach, tak? I no to właśnie możemy tutaj zobaczyć te analogie, tak? Do tego małyszowego fenomenu. Ale żeby tak jakby porównać to do czegoś, co znacie. Najłatwiej jest Haikyuu porównać i w ogóle sportówki porównać do takich klasycznych bitewniaków, które zazwyczaj przecież wywołują w czytelnikach zazwyczaj najwięcej emocji. Shonen to jest zazwyczaj właśnie wszystkie te tasiańce bitewne. Więc gdyby tak się nad tym zastanowić, można to porównać jednego do drugiego, bo mamy tutaj też głównych bohaterów, którzy trenują, zdobywają nowe skille, nowe techniki, mierzą się z coraz silniejszymi przeciwnikami. To się w sumie niewiele różni od takiego Dragon Balla, jeśli o to chodzi. Tak, tylko że na przykład tutaj nie ma czegoś takiego jak jakaś moc przyjaźni czy coś w tym stylu. Nie, po prostu sceny tych pojedynków przeplatane są scenami treningów, to się cały czas gdzieś tam właśnie ze sobą przetyka,
I koniec końców my zawsze wiemy, kiedy następuje ten wzrost tej mocy bohaterów, że to nie jest takie nagłe wzięte znikąd, oni po prostu ciężką pracą trenują swoje umiejętności i wygrywają, czy tam przegrywają kolejne pojedynki, tak? To jest bardzo osadzone w fabule, nie ma właśnie takich nagłych power-upów. Nic nie jest przypadkowe, tak? I też pokazuje, to jest od samego początku, tak? Jeżeli myśleliście, że coś można tutaj, że mecz siatkówki można wygrać siłą przyjaźni, to ten mecz w gimnazjum, kiedy Hinata właśnie zebrał tą swoją drużynę i był taki, o tak, zrobimy to, totalnie został zmiażdżony, tak? Więc od razu tak jakby jesteśmy sprowadzone na ziemię, więc to jest ten poziom realizmu, który bardzo w Haikyuu jest tak jakby plusem mimo wszystko. Tak. Jednocześnie no. Tutaj mamy też jakąś formę bossów, tak, rodem z bitewniaków, czyli jakieś tam te inne drużyny. No i pokonanie tego bossa wiąże się właśnie z jakimś tam obmyśleniem planu, strategii, też od poświęcenia całego zespołu, od tego, czy będą w stanie się ze sobą dogadać i od tego, jak wykorzystają jakieś swoje indywidualne umiejętności. No tak. Trzeba przyznać, że właśnie to jest ogromnym plusem w Haikyuu, że nie tylko ci główni bohaterowie są tutaj na świeczniku, ale właśnie poznajemy tych bohaterów właśnie z innych drużyn itd., itd. I łatwiej jest nam też tak jakby zaangażować się, że tak powiem, emocjonalnie. No tak i tak naprawdę człowiek czyta i sam nawet nie wie, kiedy sam chętnie stanąłby na boisku. No i właśnie mówię to jako totalny asportowiec z dwiema lewymi ręcami i to tylko pokazuje, że jest to historia tak bardzo angażująca i inspirująca, tak, że ta determinacja bohaterów bardzo się udziela czytelnikom. No a sama siatkówka jest już takim rodzajem sportu, no, który może, nawet jeśli nas z początku nie interesuje, no to koniec końców no, każdy może go gdzieś tam uprawiać, lepiej lub gorzej, tak. I słuchajcie, tutaj też jest właśnie coś takiego bardzo ciekawego w toku tej historii, że zaczynamy ją czytać, to nie wiemy zbyt wiele o tej siatkówce. A w toku bardzo naturalnie przyswajamy jakby wiedzę na temat tego sportu, którą ten autor gdzieś tam wprawnie nam przekazuje. I z czasem my też szkolimy w pewien sposób swoje umiejętności, tak? No, bardziej mentalnie, ale tak, nie, no... Człowiek już patrzy na siatkówkę troszeczkę inaczej niż jak zajęcia na WF-ie, tak? Że zaczyna się uczyć tych wszystkich właśnie zarówno technik, poznawać właśnie te techniki, te pozycje, to co można zrobić tak naprawdę z tą piłką, że to nie tylko takie przewalanie piłki na drugą stronę siatki, tylko że tak jakby stoi za tym naprawdę taka potężna strategia. I piękno tego sportu polega właśnie na tym, że drużyna siatkarska może być bardzo właśnie inkluzywna, że może składać się z bardzo różnych osób, posiadających bardzo różne predyspozycje. I to, co czasami może wydawać się słabością, można przekuć w atut. I o ile drużyna jest na tyle zgrana, żeby właśnie wykorzystać te indywidualne możliwości, to może osiągnąć wiele z bardzo, bardzo różnymi zawodnikami i też przez to stać się bardzo, bardzo unikatowa i właśnie wyjątkowa. No tutaj dobrym przykładem jest ta nasza główna para, czyli Hinata i Kageyama. Hinata jest niski, ale za to potrafi bardzo szybko znaleźć się właśnie tam, gdzie jest potrzebny i potrafi też bardzo wysoko skakać. A Kageyama natomiast no, jest świetnym zawodnikiem, ale trochę zbyt dużym indywidualistą i egoistą, przez co trudno mu się zgrać z zespołem. No i mamy tutaj właśnie taki bardzo klasyczny motyw rywali, którzy gdzieś tam napędzają siebie nawzajem. No i między nimi z czasem też się bardzo ciekawa relacja nawiązuje. Tak, śledzenie postępów tej dwójki stanowi naprawdę czystą przyjemność. Autor tej mandze świetnie prowadzi właśnie całą tę historię. Co więcej, jako że manga jest już zakończona, to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że jest bardzo konsekwentna, że jej poziom nie spada do samego końca, a no uwierzcie, że to jest fenomen przy tak długiej serii, jak pewnie też wiecie, bo bardzo często w tych tasiemcach ten poziom w pewnym momencie pada na łeb, na szyję. Autor nie jest w stanie na przykład wymyślić, co tam ma się dalej znaleźć. Na poczekaniu na kolanie wymyśla kolejne historie. Tutaj nie. Tutaj jest naprawdę przemyślana historia od początku do końca. Tak, no nie ma też tu jakichś przypadkowych, niepotrzebnych wątków, zapychaczy.
No, warto też powiedzieć o kresce, tak? Bo tutaj mogą być zdania podzielone. Mam wrażenie, że niektóre osoby mogą narzekać na to, że w takich scenach bardziej statycznych, kiedy bohaterowie ze sobą rozmawiają, to te ich twarze mogą, nie wiem, wyglądać czasem jak jakieś ziemniaki czy coś takiego. No ale to wszystko się zmienia, kiedy oni wchodzą na boisko. Dokładnie. Może to nie jest aż taka duża różnica, jeśli chodzi o te ziemniaki i te, ale rzeczywiście to jest bardzo widoczne, że kreska najwięcej swojego potencjału pokazuje, kiedy oddaje właśnie taką wartką akcję. Zarówno dynamiczne panelowanie w tej mandze, jak i zabawa tą perspektywą, postacie w dynamicznych pozach, to wszystko robi naprawdę niesamowite wrażenie. I nawet onomatopeje są tutaj rysowane tak, że są idealnie wkomponowane, są częścią tego rysunku. I widać, że tak jakby to wszystko bardzo współgra, więc oglądanie meczy właśnie tam w trakcie, które się dzieją w komiksie, może nawet jest ciekawsze niż oglądanie ich w anime. Czyli podsumujmy. Mamy mangę z naprawdę świetną, ciekawą, dynamiczną, tak, krechą, tak, porywającą fabułę, naprawdę ujmujących bohaterów. Na wszystko to w mandze, która stała się międzynarodowym hitem, tak? Sprzedała się po prostu w niezliczonej liczbie egzemplarzy. No to jeśli wciąż się wahacie, to ja się poddaję. Ja nie wiem, jak was inaczej przekonać. Po prostu zaufajcie nam, zaufajcie przede wszystkim milionom fanów tej mangi na całym świecie, bo totalnie warto. A jeżeli jesteście wciąż rozdarci, polecamy, nie wiem, kupić albo nawet pożyczyć od kogoś pierwszy tomik. Może akurat złapiecie bakcyla. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy, że dobrnęliście do końca, jeżeli ktoś tam jeszcze w ogóle siedzi i ogląda. Tak, mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować was tymi seriami. Co więcej, mamy nadzieję, że udało nam się nie zniechęcić was do żadnej z tych serii. Ale no zupełnie szczerze, to są naprawdę dobre tytuły, dlatego sięgajcie po nie bez wahania. My też nie wybraliśmy ich bez przyczyny. Dokładnie. I mamy nadzieję, że zobaczymy się podczas festiwalu od 6 do 8 maja. Przypominamy również, że prenumeraty na te tytuły zamykamy już tuż po 22 kwietnia, dlatego trzeba się śpieszyć, jeżeli wciąż wahacie się, który tytuł wybrać. Mam nadzieję, że udało nam się trochę wam ułatwić ten wybór. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!